Polacy są coraz bardziej chętni, żeby dzielić się jedzeniem. Podczas ostatniej akcji udało nam się zebrać 8 ton jedzenia, więc był to nasz wielki rekord. Żeby wziąć udział w akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, należy wejść na naszą stronę podzielmysie.pl i tam zgłosić się w formularzu, że zostało nam jedzenie. Następnie nasz kierowca zadzwoni do darczyńcy, umówi się na konkretną porę, odbierze jedzenie i zawiezie do lokalnej jadłodajni. Jakie jedzenie można przekazać? Może to być jedzenie długoterminowe, suche, ale też może być to jedzenie zupełnie świeże. Wszelkiego rodzaju wielkanocne potrawy, sery, chleby, ciasta, sałatki i tak dalej, pod jednym warunkiem, że to jedzenie będzie świeże, dobre do zjedzenia w ciągu następnej doby. I jedzenie musi być zapakowane w takie pudełka albo torby, albo słoiki. Naszymi beneficjentami są głównie osoby bezdomne, ale są też to czasami osoby ubogie, które po prostu w wszelkiego rodzaju jadłodajniach i instytucjach tego typu również się żywią. Działamy w 30 miastach, czyli w 11 województwach. Zaczęło się od Warszawy, teraz działamy wszędzie, w całej Polsce. Posiłkiem można się dzielić przez formularz do godziny 12 do środy, czyli do 4 kwietnia.